40 to ogromny przeciąg czasu i myślę, że znacznie. Od czasu, kiedy Rosa Parks sobie zaprotestowała w autobusie i nie opuściła miejsca dla białych, to jednak czasu minęło mnóstwo. I myślę, że zmieniło się korzystnie. Kobiety mają większą świadomość takich zjawisk, jakimi jest seksizm na przykład. Wiedzą, co to jest seksizm życzliwy, nie tylko seksizm wrogi. To znaczy wiedzą, że jeżeli są, nie powiem, że jeżeli są komplementowane, jeżeli zwraca się uwagę na ich cechy pozytywne, takie, że są dobrymi matkami, jakie to one są wspaniałe, one są w stanie się na to oburzyć. Są w stanie widzieć, że nie tylko negatywny seksizm, ten wrogi, jest niedobry, ale także, szczególnie dla mnie, tak myślę, te badania nad seksizmem życzliwym były jednak i ich wyodrębnienie miało jednak znaczenie kluczowe, bo ono pokazuje, że w świadomości kobiet, ale także w świadomości społecznej jest to coś takiego, na co mężczyźni sobie nie pozwalają, a w każdym razie to kontrolują. I to moim zdaniem jest duży, duży sukces. I choć ciągle mówi się o szklanym suficie, czyli o tym, że kobiety nie mogą się przebić, to jednak one są jakby... One zaczynają być ludźmi, tak? To znaczy to one jakby wiedzą, że ich prawa są duże, są gotowe z tych praw korzystać. W różnych kulturach to jest nieco inaczej, bo w różnych kulturach, mam na myśli nawet kraje europejskie, w różnym stopniu są one na marginesie, pod różnymi pozorami, a to wychowywania dzieci, a to jakichś takich właśnie, jakiejś takiej wiedzy typu, jak tu wspaniale gotować, ale z różnych kultur one się wydobywają. W latach 90. taka autorka amerykańska zwróciła uwagę na coś takiego, co nazwała uciszaniem się kobiet, self-silencing, i prowadziłyśmy nad tym badania. Ona wydała taką książkę międzykulturową, która pokazywała, czym to uciszanie się jest. Tak naprawdę to uciszanie się kobiet jest ich depresją i ich automatycznym przyznawaniem miejsca mężczyźnie. To znaczy, jeżeli na przykład wchodzi mężczyzna i, albo powiedzmy inaczej, jest szatnia i ludzie ubierają się, przebierają się w jakieś służbowe togi, to kobiety automatycznie zwracają się w kierunku mężczyzn, te togi im poprawiają, są gotowe ich ubierać, są gotowe zajmować tą swoją opiekuńczą pozycję. No i chodzi o to, że to jest przykład, który pokazuje, że takie właśnie zachowania submisyjne kobiet są tymi, z których one wychodzą, tak? One z tego wychodzą, a mężczyźni też może niekoniecznie ustawiają się przodem do nich, żeby one coś przy nich robiły. Z drugiej strony podnoszony jest głos, podnoszone są głosy, że owo zrównanie płci w sensie zachowań, obowiązków, celów prowadzi do pewnego zagubienia mężczyzn. Jakoś nie bardzo podzielam ten pogląd. Uważam, że mężczyźni się doskonale odnajdą i jakby myślę, że kobiety powinny pilnować owego miejsca swojego i odzyskiwania tego głosu, o którym ta autorka mówiła. To znaczy były to takie badania nad uciszaniem się, czyli depresją. I to wyjście z depresji, i to jakby ku mojemu, nie powiem zdziwieniu, ale nawet radości, pozytywnym emocjom, jakby ten nurt nie rozwijał się w tym sensie, że ona to zauważyła, a potem świat się zmieniał na tyle pozytywnie i na tyle korzystnie dla kobiet, że nie było sensu dalej o tym uciszaniu się mówić, o odzyskiwaniu głosu. Było mnóstwo książek, w tym taka książka dla dziewczynek Grzeczna, które pokazywały, że kobieta powinna robić coś sama, i one w tej chwili to robią zupełnie, znaczy nie pamiętając, że zaledwie w latach 70. odzyskały prawo głosu wyborczego. Znaczy to się wydaje tak zamierzchła przeszłość, bardziej niż ona jest zamierzchła. Całkiem niedawno kobiety głosy nie miały, a nie 200 lat temu nie miały. I myślę, że to są zdarzenia pozytywne. To ta świadomość siebie i niespostrzeganie gorszości, niespostrzeganie tej służebnej roli, do której kobiety są jak gdyby stworzone. Nie czują się tego stworzone. Czują się tego stworzone, owszem, ale do tego, co mężczyźni także. I to jest świetne. Jeszcze tak jakby cały czas chodzi mi po głowie taki przykład kobiety, która w roku
chyba 70, to była wczesne 70, która wystąpiła w maratonie i którą rozpoznano jako kobietę. Ona wystąpiła w pewnym, w kapturze, w dresie. Ściągnięto ją z tego maratonu i ona mimo to obronił ją trener i mąż. I to jest, to się wydaje zjawiskiem sprzed 500 lat, a to było bardzo niedawno. No i teraz to jest zupełnie nie do pomyślenia. I to, że takie rzeczy są nie do pomyślenia, no jest w pewnym sensie wskaźnikiem tej zmiany. No najtrudniej jest niewątpliwie pomóc pacjentom, którzy nie mają świadomości własnego zaburzenia, ale jest im źle. To znaczy pacjentom borderline, którzy uważają, że zło jest w kimś innym i że to świat ich dręczy, a nie oni siebie dręczą. To jest im trudniej pomóc, bo oni nie mają tego ego syntoniczne, znaczy ich ego jest syntoniczne, znaczy oni uważają, że oni są okej. Okay. No i oni tak do końca nie uważają, że są okej, okay. Oni mają szereg dramatycznych rzeczy, które im się zdarzają, ale winę ich zdaniem ponosi świat. I łatwo jest pomóc pacjentowi, który ma ego dystoniczne, czyli który czuje, że coś jest z nim nie tak i chętnie przyjdzie na terapię, natomiast trudno pomóc komuś, kto chętnie wyleczyłby swoją matkę, swoją żonę, swoją teściową, może zaproponować terapeucie, w jaki sposób to zrobić. Natomiast no właśnie takim pacjentom z tym, czym zajmuje się nurt psychodynamiczny, którzy mają to, ten mechanizm obronny, projekcyjny, identyfikacji, którzy widzą ten błąd, tą wadę w kimś. To jest rzeczywiście trudny problem. W moim przekonaniu łatwiej pomóc psychotykom. Prowadziłem terapię psychos i pamiętam to zawsze jako doświadczenie zaskakująco pozytywne, zaskakująco syntoniczne, ale chyba nie jestem w tym odosobniona, bo Frieda von Reichmann, ale także inni terapeuci, którzy leczą, którzy pracują z pacjentami chorymi na psychozę, podkreślają, trudno to powiedzieć, ale to jest nawet coś w rodzaju ciepła, czy zrozumienia, czy myślę nawet o radości, jak się z przebywania razem. Natomiast pacjent właśnie o strukturze czy organizacji osobowości borderline wydaje się pacjentem trudnym. Podobnie pacjent narcystyczny, który przecież w zasadzie mógłby udzielać pomocy innym, w jego opinii. Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że on rezygnuje wskutek długotrwającej jednak przez pewien czas terapii, rezygnuje ze swoich obron. Co prawda zakłada się i badania pokazują, że pozytywnym efektem terapii jest to, że pokazuje, że bez względu na rodzaj terapii, terapia pomaga w 407%, bez względu na szkołę, pomaga w 407% przypadków, czyli w dużym, dlatego że pacjent dowiaduje się czegoś nowego, ma osobę, która udziela mu wsparcia, może komuś zaufać, no pokazuje mu się coś nowego. Natomiast szczegółowo myślę, że polega to na tym, że stopniowo pacjent rezygnuje ze swoich obron, czyli rezygnuje z tego sztywnego sposobu, w jaki zazwyczaj odpowiadał światu. No i to, co jest trudnego z kolei, i tu nie wiadomo, kiedy ten sukces przyjdzie i dlatego musi być to długotrwałe, że jeżeli pacjent traci swoje obrony, to właściwie jest jak dziecko, on nie wie, co ma robić, tak? Idzie, wychodzi na świat, budzi się rano i nie wie, co ma robić, bo do tej pory wiedział, że musi na przykład kompulsywnie coś zrobić albo że musi kogoś obrazić. No, automatycznie wchodził w swoje obrony. A teraz musi wykonać coś innego i to nauczenie się nowych sposobów, nauczenie się nowych zachowań, to jest jakby to, co równocześnie z odchodzeniem obron, czy rezygnacją z obron, czy wyzbywaniem się obron, no jest zadaniem bardzo trudnym i to wydaje się także zabierać czas. Jak o tym myślę, to jednak w dużej mierze myślę o świecie cyfrowym i o łatwości korzystania z internetu. Jeżeli 10 lat temu, zaledwie 10 lat temu dowiadywałam się o terapii prowadzonej przez internet, wydawało mi się to nie do pojęcia, wydawało mi się to czymś absurdalnym, a przede wszystkim takim no właśnie namiastkowym, takim nieprawdziwym, jednak wirtualnym.
A teraz po, im dłużej jestem w sieci sama, osobiście, tym bardziej trafiam na rozmaite konta osób bardzo profesjonalnych, pomagających znakomicie i przede wszystkim widzę społeczność danej grupy, danego zaburzenia, jak bardzo sobie pomaga. Obserwuję od 2 lat kilka osób z chorobą leśnińskiego Crohna. To są młode dziewczyny z bardzo daleko inwazyjną ilostomią, z którą sobie radzą. Obserwuję kilka kobiet z chorobą nowotworową, też w różnym stopniu zaawansowania, i stopień, w jakim ta społeczność sobie pomaga, jest absolutnie godna uznania. Znaczy, można uzyskać wsparcie uzyskuje się natychmiast. Jeżeli ktoś prosi o wsparcie, czy pokazuje, że ma nawrót choroby, załamanie, to natychmiast jest około prawie do 1000, nie tylko polubień, ale rzetelnego, takiego miłego wsparcia typu Be Strong, które naprawdę ludziom robi dobrze. I zaobserwowałam ostatnio, że to samo dotyczy chorób psychicznych. I na przykład jest kilka forów na temat wykorzystywania przez osoby narcystyczne, i Narcissistic Abusive ma bardzo duże zainteresowanie, gdzie kobiety pomagają sobie, głównie są to jednak kobiety, które pomagają sobie z wykorzystaniem, nadużyciem przez narcyzów w wychodzeniu związków. Zajmują się tym naprawdę profesjonaliści, i także osoby borderline, które co chwilę wpadają w jakieś kłopoty i wydaje się, że jest okej, po czym one nagle płaczą i twierdzą, że są bliskie samobójstwa i niestety znowu mają nawrót choroby. No, spotyka się to jednak z bardzo silnym odzewem. I dlatego myślę, że przyszłość terapii może być jednak w takiej, skoro już jest prowadzona terapia taka, powiedziałabym, przez internet, w sensie komunikatorów, które umożliwiają widzenie się z pacjentem, klientem. Myślę, że ta jednak wirtualna terapia, jakkolwiek by nam się nie wydawała, no, w pewnym sensie nawet niedorzeczna, to wraz z tym, jak świat wirtualny staje się naszą codziennością, możliwa jest także terapia w tym, no, przede wszystkim widzę taką dużą rolę wsparcia grup, ale też ludzi, którzy wyłaniają się jako liderzy tych grup, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, a także takie konta, czy strony internetowe, czy grupy osób, które wybierają spośród osób, czy chorych psychicznie, czy somatycznie, osoby, które mogą być liderami, którym udało się odzyskać równowagę. Dla przykładu chłopak akurat ze stomią, który 8 lat leżał twarzą do ściany, a jego ojciec biegał z jego numerem startowym. 8 roku wstał jednak i pobiegł wraz z ojcem, ku ogromnej radości społeczności, która to obserwowała, i rosnącym wsparciu. Też taka kobieta z Australii z chorobą nowotworową, Lilith Holyfielder, udziela wsparcia, powiedziałabym, no, można myśleć, że jest to popowe, bo jest takie popularne, ale jest tam coś niezwykle podnoszącego na duchu. Także przede wszystkim myślę pozytywnie o liderach różnych grup, którzy starają się przekształcić własne negatywne doświadczenie, przede wszystkim nie uznać go za negatywne, tylko za jakieś, takie, które można zaakceptować i które, no, zdarzyło się i akceptujemy, i zrobić z tego coś w rodzaju potraumatycznego wzrostu. I myślę, że terapeuci, którzy będą terapeutami internetowymi, też nie będą gorsi, choć sądzę, że terapia face-to-face jest absolutnie niezbędna, skuteczna i będzie trwała. Środowiskowe w sensie grupy, tej grupy, tak jak kiedyś było tak, że była tylko, że byli anonimowi alkoholicy, ewentualnie ci z eating disorders, z zaburzeniami odżywiania, i oni stanowili grupę, to teraz w każdym prawie zaburzeniu, jeżeli się zrobi hashtag tego zaburzenia, to natychmiast się zjawiają ludzie, którzy to samo mają. Natychmiast się okazuje, tak jak, bo to, co jest niesamowitego w zaburzeniu i to, co jest niesłychanie toksyczne dla osoby, to, że ona czuje się sama na świecie z tym. I to w tej chwili tego może nie być. I to spostrzegam jako, bo sama pamiętam taką książkę, w której dziewczyna z kompulsjami, z anankastyczno-kompulsywna, która musiała liczyć przedmioty, była niesłychanie oszołomiona, że nie jest z tym sama, i przypadkiem dowiedziała się o jakimś chłopaku,
który liczył swoje frytki na talerzu, czyli też liczył. I ona wykrzyknęła, to ja nie jestem z tym sama. I w tej chwili wpisujemy w internet, natychmiast nie jesteśmy sami, a jednak samotność z problemem, chociaż niektórzy twierdzą, że w gruncie rzeczy każdy z nas zostaje samotny, to jednak jest to krótka samotność. Ta sieć, jakkolwiek byśmy nie narzekali na jej wirtualność, ma tutaj zdecydowany pozytyw. No, natomiast myślę, że z tej drogi też sieciowej mogą korzystać profesjonaliści, praktyczni terapeuci, ale tak jak powiedziałam, kontakt face to face to jest coś, co być może w sieci się nie będzie działo, choć z drugiej strony ludzie są w stanie w sieci powiedzieć sobie dużo i mogą odzywać się niewidocznie dla innych, mogą się kontaktować na priv i mogą sobie pomagać i to jednak ma duży zasięg. Ma to też negatyw, dlatego że można zostać wpuszczonym, można zostać wyprowadzonym na manowce, można wejść w jakąś terapię, o której Zosia mówiła, nie alternatywna, czyli taka terapia, która faktycznie nie pomaga, tylko jakby nasila, no, prowadzi do rozkuśtania emocji. No, w tym sensie profesjonalny terapeuta face to face z licencją jest lepszy, ale myślę, że i to zostanie zinstytucjonalizowane, to znaczy, że da się to zorganizować.